Witam, witam, tutaj Jazga, dzisiaj będzie miazga. Ogólnie miała być miazga z trzech paczuszek, nagrałem to, ale przechwytywanie mikrofonu było jakieś zepsute, źle ustawione. Coś się przestawiło po prostu ostatnio, jak grałem chyba w Age of Empires 2, ustawiałem dźwięk, żeby dobrze mnie słyszał kolega. No i chyba coś się przestawiło. No ale mniejsza z tym, muszę nagrać po prostu prezentację gier od nowa. Niestety nie będzie już rozpakowywania. Ale nieco później będą trzy paczuszki. To na pewno. Na początek mamy grę Dungeons 2 z ekstra klasyki, tej najnowszej. To jest ostatnia ekstra klasyka, seria wydawnicza, która wyszła od CDP. I mam jej trochę i trochę mi brakuje tam jeszcze, żeby mieć pełną kolekcję. Zobaczyłem nowe folii Dungeons, uznałem, że kupuję. 20 zł to taka normalna cena, myślę, że za po prostu nową grę w folii. I generalnie bardzo obfite opakowanie, wbrew pozorom, jeśli wiecie, nowe generalnie pudełkowe są, bo na przykład nawet już płyty nie ma, jest tylko karteczka z kodem, nie? Ale tu jest wręcz przeciwnie, mamy tutaj płytę z grą, ścieżkę dźwiękową, mamy takie pocztówki, żeby na przykład wysłać, proszę bardzo. Takie z bardzo ładnymi arcikami. Sztuczki. I generalnie to z Dungeonsa trójki też mam wydanie. Nie wiem, czy to nie jest premierowe czasem, ale jest tam też tak obfit. Ufki. Tutaj mamy instrukcję. Z tyłu jest kodzik instrukcji. Tutaj mamy taką ulotkę od Ekstra Klasyki. I też jest kodzik z tyłu, ale to jest, żeby pobrać bezpłatny poradnik do gry. Mamy katalog CDP, to sobie teraz przejrzymy z ciekawości. I tutaj jest taki wielki plakacik dwustronny, z jednej strony jest... a zresztą ja wam tu pokażę. Z jednej strony jest oto postać. Z drugiej ta sama postać, tylko że on jest taki poziomy ten plakat, tak? A więc bardzo fajnie. Kiedyś jak byłem małym gnojem, sobie takie plakaciki wieszałem, często właśnie w czasopismie. Najczęściej w środku czasopism były plakaciki i się wieszało się dosyć sporo tego na drzwiach choćby, albo na jakimś mebelku, tak choćby taśmą na... Pamiętam, że miałem z Empire Earth'a trójeczki na drzwiach. Najbardziej mi... Filmy, gadżety... A, myślę, gry bardziej, ale dobra. Więc to chowamy na bok. Bardzo fajnie, że się w folii cenówka trafiła do kolekcji. Tutaj mamy za 15 zł bodajże. Bo tam to było za 15 zł. Pakiecik gier, już wam mówię. Nie, to jest za 8, to jest za 15. Jakoś tak. I mamy tutaj 3-dniowa tajemnica w zoo, czy tam tajemnica zoo 3-dniowa, nie wiem, zagadka, że rozwiązywanie jej tarczy. Chodzi, ale jak to przetłumaczyć? To jest to jakiś tutaj point and click z tego takiego The Interactive. Magazyn Scooby-Doo poleca. To jest jako dodateczek, dlatego nie chciałem, po prostu nie kupiłem to dlatego. Szalony kurczak, kolekcja. 1, 2 i 3. Dlatego to kosztowało 15 zł ten pakiecik, bo tutaj było takie cudeńko. To jest kopia kurki wodnej. Bo kurka wodna chyba była wcześniej, jak się nie mylę. I to jest polska gra Kurka Wodna, nie? A to jest chyba ten cały Morhun. Jest chyba... Szalony Kurczak jest chyba tam, nie wiem, jakąś tam niemiecką produkcją, nie? Wydaje. Tutaj mamy kodziki do każdej z gier na tej uchu, co tam stwierdziłem. I tu mamy grę. Bardzo nie lubię, jak już w późniejszych tych wydaniach z Play Publishing gier była obwoluta, bardzo fajnie, że obwoluta, ale już te okładki nie było z grą, tylko takie właśnie reklamy. To mi się bardzo nie podobało. Jak się zgubiło obwolutę, to się miało takie... Nic nie wiadomo, co jest w środku, nie? Dlatego nie jestem fanem takiego rozwiązania. Więc tu mamy pakiecik gier. Bardzo. No i tu mamy za 6 albo 8 zł, już nie pamiętam, chyba 6, pakiecik Wędkarz Trójka, też z Play Publishing, oraz Szalony Kurczak w Krainie Faraonów.
Widzicie, tutaj jest Morhun, Jump and Run. Bardzo. To jest jakaś platformówka. Nie grałem, ale jedynie co grałem z uniwersum jakby tego szalonego kurczaka, to były kartsy, ta podróba Mario Kartsu. Była mega słowa. Tego co ja pamiętam. Speedy uczy czytać i liczyć. Mamy tutaj jakby dodatkowo. No i mamy oczywiście w Krainie Faraonów. No i też takie właśnie opakowanie. Niezbyt. To miałem na płycie z Playa na przykład. To mam. Shooter, ale nie wiem czy jedynkę, czy dwójkę, czy obydwa, już nie pamiętam. To ostatnio widziałem Farma w Afryce, ale chyba tego nie będę kupował. Posiad kucyków. Wtedy mi się chce to kupować. Zbieram gry z Play Publishing, ale no nie wszystkie, nie chcę. Kupować czegoś, co na pewno. No. I tutaj mieliśmy jeszcze jakby w gratisie dodatkowo, ale bardzo fajnie, bo też z Play Publishing. Tutaj wędkarz trójeczka. Mamy tutaj też jeszcze Cartmanie oraz Need for Russia. To jakiś dziwny tytuł, strasznie śmieszny. No widać czym się na pewno wzorowali. Jaką grą inną. No ale mamy wędkarza sam w sobie. Wędkarz jest mega. To nie pamiętam która część, bo grałem. Więc mamy tutaj taki pakiecik. No i teraz którą już naderwałem, bo chciałem sprawdzić czy to jest na pewno to. Fox Jones, proszę państwa, jeśli ktoś to grał, niech napisze mi w komentarzu, bo jestem mega ciekaw. To jest bardzo fajna gra, z którą mam wiele wspomnień, tak jak na przykład z Krasnalami albo z Tajemniczą Wyspą. Jest ona oczywiście z Play Publishing i dawno nie widziałem jakiegoś wydania, żeby było na sprzedaż. I tutaj zaryzykowałem, zrobiłem taki, wiecie, przelew poza kontrolą Elixa czy Allegro. I no i pani wysłała bardzo fajnie, że to padło. I tanio, mega tanio. To była kwestia paru złotych z dostawą, więc super. I to jest taka generalnie... od góry, widok z góry, przygodówka, taki troszeczkę coś a la Bomberman, coś a la... No taka zręcznościówka też trochę, no. Co by powiedzieć. Chyba, że platformowa jest napisana z tym, ale to tak, nie wiem czy tak by to... Tutaj mamy płytkę dodatkowo z Delta Force, z Diekrzyd. Ej, przepraszam. Co do tego, to nie znam tej gry, znaczy kojarzę, ale... Ale nie wiem, dlatego nie kupowałem tego, ja kupowałem to dla Foxa Jonesa, proszę państwa. Tutaj jest, tu jakieś dziecko pisało markerem sobie Fox Jones, nie wiem, no ale, ale no pisało. Dobra, jeszcze mam dwie paczuszki, nożyk. Okay. Dobra. Tu będzie coś do kolekcji z... Nie, to nie jest to. Tamtej pan. Tutaj mamy coś, co w sumie kiedyś chciałem jako mały grzdyl. O Boże, ale pudełeczko zniszczone. Ale to kosztowało 3 zł. Ważne, żeby płyta była. Pudełko wymienię, mam dużo pudełeczek. Tutaj mamy Herosi Helady, fajna gra PL, zapraszamy, zaprasza do zabawy, jest na górze napisane. Herosi Helady oraz po angielsku Beetlejuice. To jest też gra dzieciństwa, poluje na wydanie właśnie takie jak Punch Jones, takie indywidualne gry. Właśnie Beetlejuice, widziałem takie, więc poluje, jakby ktoś miał to chętnie odkupię. Jest to też gra dzieciństwa i też taka platformówka można powiedzieć. Taki trochę, jakby to przyrównać, takie zbieranie skarbów i tak dalej. No i Herosi Hellady, to nie jest typ mój typ gier, ale też to chciałem mieć w kolekcji. A tutaj jest Beetlejuice, więc bardzo fajnie, że się to trafiło i tu w ogóle mamy po angielsku rozpisane, co to znaczy, bo ta gra jest po angielsku, a to mi akurat nie przeszkadza. No i tu lata w środku płyta, z Herosami Hellady oczywiście. Nie jest tak. No, ryski są, ale może być. Na pewno pudełko jest w pokanym stanie, trzeba wymienić. To jest pewnie. No i takie oto wydanie po prostu trafiło za 3 zł.
Jakub sobie tutaj zrobił fikumiku z jedną paczuszką, bo została nam już jedna paczuszka do otwarcia. Takie już zaległe, kto zapominał wysyłać i tak dalej. Ta akurat nie, ale poprzednie, ten Foxjones strasznie długo szedł do Herosi Herlady. I tutaj mamy ta, nie pamiętam ile, ale jakieś tam paręnaście złotych, albo 10, albo 15, nie pamiętam. Część pierwsza z czterech, też Rayman Szalone Kurliki 2. Mamy tu oczywiście książeczkę, jest. Mam teraz, proszę Państwa, jeszcze mi brakuje drugiej części, żeby mieć cały komplet. No i tam mam już na oku za piątaka się trafiło, więc raczej będzie rozmawiać. I bardzo fajnie, że się to trafiło, bo będzie fajnie to wyglądać na półeczce. W książkowych wydaniach, o. A nie, część czwartą mi brakuje, przepraszam. Cały kurlik. Kurlik robi. Ja. Spoko. Mam jeszcze takie wydanie pudełkowe, takie jak te. Ale to nie... Cała wędruje na półeczkę. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego. Do następnego. Ela, ela.